Mając na uwadze bardzo dynamiczny rozwój sportu elektronicznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach przygotowała program studiów z zakresu zarządzania e-sportem i uruchomi studia podyplomowe w tym zakresie już jesienią 2018 roku. Szanowni Państwo, jestem bardzo szczęśliwy móc dołączyć do wykładowców Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, gdzie będę prowadził wykłady dotyczące sportu. Mam nadzieję, że moje praktyczne doświadczenie w organizacji wydarzeń e-sportowych bezpośrednio przełoży się na wiedzę teoretyczną dla wszystkich studentów. Branża e-sportowa w Polsce dynamicznie rozwijała się przez ostatnie 5 lat. Obecnie zauważalny jest etap stabilizacji i profesjonalizacji, a za tym idzie potrzeba edukacji, a także zwiększania kompetencji zawodowych wśród młodych ludzi, specjalistów już obecnych i przyszłych w tej branży, w tym sektorze. My jako Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych poprzez partycypację w tym projekcie wraz z AWF-em nie tylko realizujemy nasze cele statutowe, ale też realnie wpływamy na rozwój gospodarczy w naszym regionie. Bardzo się cieszę, że już niedługo rusza kierunek zarządzanie w e-sporcie, bo potrzebujemy wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą budować wartość całej branży. Cieszę się również, że wykładać będą praktycy, ludzie, którzy dla e-sportu w Polsce codziennie robią bardzo dużo. Wydaje mi się, że są to najlepsze osoby do tego, żeby edukować tych mniej doświadczonych, którym być może jeszcze brakuje wiedzy, ale nie brakuje chęci i zapału. Jako klub sportowy Piast Gliwice eSports bardzo potrzebujemy dobrze wykształconych trenerów, menedżerów, osób, które będą profesjonalnie zarządzały organizacją eSportową. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że uczelnia sportowa uruchamia studia podyplomowe w zakresie zarządzania eSportem. Piękno eSportu polega na tym, że możesz zostać kim zechcesz. Na nowo powstającym kierunku możesz nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w eSporcie. Nauczycielami i wykładowcami są ludzie, którzy tworzą tę branżę od blisko 15 lat. Naprawdę warto.